namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Janek, bardzo cię proszę, powiedz nam parę słów na temat książki. Od książki zacznijmy i od Fundacji PAFERE. Co to znaczy w ogóle PAFERE? Skąd ono się wzięło i co to znaczy? Polsko-amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Trudne. Ale wymyślił to pan Jan Michał Małek, który zmarł w tym roku, w marcu, 14 marca. I najpierw ta fundacja nazywała się Polish American Foundation for Education and Economical Research and Education, czyli PAFERE. No i potem dorobili, moi poprzednicy dorobili właśnie wytłumaczenie polskie, co bardzo zresztą koresponduje. PAFERE Stany Zjednoczone i PAFERE Polska istnieją, były cały czas finansowane przez Jana Michała Małka. Może kilka słów o nim. Urodził się w 1928 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Był dobrym chemikiem. Jak zaczął pracować, to wyszedł taki przepis, że jeżeli ktoś spowoduje jakieś zyski w polskim przemyśle, to 10% mu się z tych zysków należy. No i on spowodował zyski, ale dostał 10 tysięcy złotych, a zyskami podzieli się jego zwierzchnicy. Ponieważ jego mama była Francuską, która się zakochała w Polaku, no to miał możliwość i po prostu uciekli stąd. Byli trochę w Algierii, potem byli w Paryżu. No i oczywiście jak trafił do Paryża, to przeżył, tak jak mówił, szok różnicą w poziomie rozwoju i poziomie życia, tak, między Polską a właśnie Francją. Tam pracował 10 lat i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, bo miał świetne oferty, no bo był wziętym chemikiem. No i znowu przeżył szok, że tym razem poziom był zaskoczony poziomem życia we Francji i w Stanach Zjednoczonych. No i tak jak to każdego przedsiębiorcę, myślę, w pewnym momencie zaczynają nurtować jakieś takie problemy filozoficzne. Zaczął dociekać, jak to jest, że Stany są bogate, a Polska jest biedna, a Francja jest bardziej bogata, ale mniej bogata niż Stany. No i odkrył ekonomię wolnorynkową, odkrył te wszystkie rzeczy, o których mówi austriacka szkoła ekonomii, no i postanowił, że założy fundację, która będzie to tłumaczyła jego ziomkom, czyli Polakom, tak? No założył tą fundację i w pewnym momencie się tak złożyło, że ja zostałem prezesem tej fundacji 6 lat temu i myśmy się z panem Janem bardzo dobrze rozumieli, praktycznie bratnie dusze takie, jeżeli chodzi właśnie o to podejście do i zagadnień społecznych, i do ekonomii, i do przedsiębiorczości, po prostu to było tak jakby pyk i już. Dodawał mi tylko drobne wskazówki i generalnie akceptował wszystko to, co ja robię. To tyle, jeżeli chodzi o PAFERE. Książka. No to tak jak już mówiłem, że w pewnym momencie przedsiębiorca, który jest spełniony, zbuduje swoją firmę, już jest zadowolony, ma te dzieci zaczynają być już takie starsze, już nie trzeba tych pieluch wymieniać, zaczyna się zastanawiać, właśnie też szukać tak jakby wytłumaczenia całego tego świata. No i tak się złożyło, że ja mam takie bardzo dziwne wykształcenie, ale według mnie dzięki temu odkryłem właśnie fizykę życia. Może krótko o tym opowiem. Mianowicie zobaczyłem, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i zobaczyłem, że są pewne reguły, takie dokładnie fizyczne, takie właśnie dokładnie. Ja studiowałem fizykę, która nie była w 100% dokładna. Ona była przybliżona, czyli tak jakby to właśnie spowodowało, że mogłem pójść w tym kierunku. Ale reguły były, tak? Reguła, może tak powiem, ponieważ matematyczna teoria gier jest integralnym składnikiem fizyki życia, no to reguła jest taka, że jeżeli nie trenujesz, jesteś niezaangażowany, to nie wygrasz. Ale nie jest regułą, że jeżeli będziesz zaangażowany i będziesz trenował, to wygrasz, tak? Czyli jest pewien warunek konieczny do spełnienia, żeby coś osiągnąć, ale on wcale tego nie gwarantuje, no bo jest milion różnych innych jeszcze rzeczy. No i postanowiłem napisać książkę o jak się firmy buduje, tak? No na czym to trzeba zbudować firmę. No ale firma jest oparta o człowieka. No to trzeba było napisać książkę o człowieku, tak? No bo też dużo wiedziałem na temat człowieka. No ale zawsze ktoś mi może zadać pytanie, no ale skąd się wziął człowiek? No to postanowiłem napisać książkę, skąd się wzięło życie na świecie. No a do tego trzeba było tak napisać takie podstawy matematyczno-fizyczne, które myślałem, że mi zajmą 10 stron.
No i one się rozrosły właśnie do książki 360 stron. Zachęcam Państwa, bo ona jest napisana bardzo przystępnym językiem i wprowadza właśnie w te dziedziny nauki, które ja studiowałem, a o których biolodzy nie mają pojęcia. Znaczy, tu chodzi o to, że ja zintegrowałem masę dziedzin naukowych w jedno i w zasadzie tylko ja mogłem to zrobić, bo teorii stabilności nie uczy się ani na chemii, ani na biologii, no nie ma tego pojęcia. Teoria stabilności jest w lotnictwie, w wojskach rakietowych i takich tam innych rzeczach. No i ja akurat to wiedziałem, tak? No i udało się. Teoria, matematyczna teoria gier. No tego też się nigdzie nie uczy, natomiast ja miałem taką historię w życiu, że przez 10 lat pracowałem w Instytucie Sportu. Trafiłem tam przez przypadek. Ja w ogóle miałem być naukowcem na Politechnice Warszawskiej, ale moje miejsce zajęła pani, która była córką dziekana innego wydziału, który był przyjacielem dziekana naszego wydziału, nie? No i już, i nie było etatu. Wtedy jak się dowiedziałem, to po prostu ziemia mi się zawaliła, nogi mi się ugięły, ziemia, wszystko spadło mi, jak po prostu stwierdziłem, że koniec, to ja chyba się zastrzelę, bo byłem naprawdę nastawiony na karierę naukową, ale dobrze się stało, z perspektywy czasu bardzo dobrze się stało, bo tak, tam kilka było takich perturbacji drobnych, w końcu wylądowałem właśnie w Instytucie Sportu. Za czasów Przetrawskiego? Proszę? Za czasów Przetrawskiego? Nie. Instytut Sportu, jak moi znajomi właśnie z Politechniki Warszawskiej się dowiedzieli, ty co ty tam będziesz, fikołki uczył trenować, czy coś takiego, no to co to w ogóle jest za dziedzina? A ja muszę powiedzieć, że ja tak miałem takie samo podejście, natomiast później zobaczyłem głębię tej dyscypliny naukowej, jaką jest nauka o sporcie, bo zadanie nie jest zbudowanie mostu. Zadanie nie jest zbudowanie radioodbiornika czy samolotu. Zadanie jest takie, co zrobić, żeby to mój zawodnik w dniach Igrzysk Olimpijskich zdobył złoty medal. I naprawdę to nie jest proste zadanie. Wchodzi w to masę dyscyplin naukowych, masę, stąd właśnie i ta dalej fizyka życia, biochemia, fizjologia, endokrynologia, biologia, dietetyka, no milion różnych spraw, do tego matematyczna teoria gier, myśmy akurat się tym zajmowali, i różne, no mówię milion, no wytrzymałość materiału, wszystko, co tylko może być. Stosowaliśmy metody elementów skończonych, analizy kinematograficznej, także naprawdę po prostu było to przeciekawe zagadnienie. No i stąd powstała książka, według mnie ściśle naukowa, napisana oczywiście językiem popularno-naukowym, tak, no bo żadnych całek tam nie ma, coś w rodzaju o pochodzeniu gatunków Karola Darwina, i ponieważ ona powstała dokładnie 150 lat po wydaniu o pochodzeniu gatunków, to śmiem twierdzić, że jest to godna następczyni właśnie tego dzieła. Także tak jak mówię, zachęcam, język jest przyjemny. Pamiętam, jak wstawiliśmy to do hurtowni książek, to potem jak ja tam dostarczałem książki i tak dalej, to w windzie zaczepiła mnie taka pani, która tymi książkami, magazynierka, i mówi: a ten przykład, co to sobie ten mózg sam zżera, to bardzo ciekawy, proszę pana, bardzo ciekawy, nie? No także zachęcam, nawet magazynierka czytała i dużo zrozumiała z tego. Super, dziękuję ci bardzo za ten wstęp. Spotkaliśmy się dzisiaj w sprawie Szwajcarii. Chcielibyśmy przybliżyć wam system gospodarczy oraz polityczny, jaki panuje w Szwajcarii, i zastanowimy się we dwoje i razem z wami wspólnie na temat tego, czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie takiego systemu i czy byłby on dla nas dobry. Janku, pierwsze moje takie pytanie, skąd w ogóle u ciebie taka fascynacja Szwajcarią? Dlaczego akurat Szwajcaria? Z powodu rozwiązań systemowych, tak? To znaczy oni mają takie rozwiązania, które mi się strasznie podobają, i jako osobie, która miała być, ja miałem być konstruktorem lotniczym, czyli de facto miałem konstruować samoloty czy rakiety przeciwpancerne, to tak jedna z takich działek była moich, no to ja patrzę na życie z systemowego punktu widzenia. Osoby, które nie wiedzą, co to jest systemowy punkt widzenia, to jest stworzenie takich warunków, żeby samo się coś działo. No i takim przykładem ja zawsze daję, to jest tak, że jeżeli ja jestem w pracy i muszę coś przynieść z domu, to piszę sobie na kartce, co mam przynieść, i wkładam to do etui z kluczami, którymi otwieram dom, mieszkanie. W związku z tym, jak wchodzę do mieszkania, to sięgam po te klucze i wyskakuje mi kartka,
kartkę sobie gdzieś tam wkładam w usta najlepiej, otwieram drzwi, wchodzę i realizuję kartkę. I już, tak? Ta kartka włożona do etui z kluczami jest rozwiązaniem systemowym, które mnie zmusza, pozwala mi nie pamiętać, co mam zrobić, bo to się samo przypomni. To są właśnie rozwiązania systemowe. Jednym z rozwiązań systemowych jest takie zastosowane przez mnichów gdzieś tam w Portugalii, mianowicie wejście do kuchni, do sali jadalnej. Ono było wykute w kamieniu i tam miało 30 centymetrów. Jak się mnich nie przecisnął, no to nie jadł. A jak się przecisnął, to jadł. Jak był za gruby, no to czekał dotąd, dopóki ile tam tych dni trzeba było, żeby się aż się przez tą szczelinę przeciśnie. To jest właśnie rozwiązanie systemowe. Jestem tym zafascynowany. No i a z czego to wynika? No z tego, że mieliśmy komunę. Komuna się rozsypała. Nikt nie powiedział, dlaczego ona się rozsypała. Nie było badań przeprowadzonych, które by pokazały, jakie były przyczyny, że się to wszystko rozwaliło, a przecież Gierek tak dobrze chciała, a jeszcze bardziej, jeszcze lepiej chciał Jaruzelski, prawda? Na to się wzięło i rozwaliło, bo nie było rozwiązań systemowych. I tu jest właśnie ten problem, a oni mają te rozwiązania systemowe. I to jest właśnie ta fascynacja z tego wynika. Jeszcze też może powiem jeszcze taki jeden czynnik, mianowicie taki mój przyjaciel Lawrence Reed jest naukowcem, ekonomistą amerykańskim, już emerytowanym. Analizując historię Rzymu, doszedł do wniosku, że władza, jeżeli jest rozproszona, to jest dobrze. Że najgorzej jest, jak jest władza scentralizowana, szczególnie w jednym ręku. No i władza w Szwajcarii jest rozproszona. Jednym z tytułów naszych książek jest: czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Czy państwo wiedzą, kto jest prezydentem Szwajcarii? Ja wiem. Nie mają. Nie mają. Mają. A czy państwo wiedzą, dlaczego państwo nie wiedzą? No bo to jest właściwe pytanie, nie? Tak. No to jest odpowiedź. Szwajcaria jest taka mała, że po prostu prezydent... Nie jest taka mała, tam jest 8 milionów ludzi, także wie pan, biją nas na głowę dochodem narodowym i osiągnięciami. To jest to rozumowanie, dlaczego pan zadał pytanie, dlaczego, czy państwo wiedzą, skąd państwo nie wiedzą, prawda? Bo właśnie, jeżeli coś jest małe, to po co się tym zajmować? Po co się tym zajmować, tak, ale no, prezydenta Czech to tam co drugiego się wymieni, nie? Natomiast jeżeli sięgniemy do historii Szwajcarii i pana zapytam, to pan w zasadzie nikogo nie będzie wiedział. To tak na marginesie powiem, że oni... Rządy sprawują w Szwajcarii, sprawuje 7-osobowa Rada Federalna, która jest jednocześnie Radą Ministrów. Tam jest 7 ministrów i im to wystarcza, tak? I koniec. Ponieważ kadencja tej Rady jest 7 lat, to jeden z tych członków Rady jest dezygnowany jako prezydent, jako pełniący rolę prezydenta, bo tam prezydent jest do niczego niepotrzebny. Prezydent w Szwajcarii jest tylko potrzebny, jeżeli przyjedzie na rozmowy prezydent z innego kraju, no to żeby nie wystawić ministra, tak, bo to by było niekulturalne, no to się wystawia tego, który pełni honory właśnie prezydenta. I książkę naszą zaczynamy od tego, że od takiego zdjęcia, że stoi sobie minister na peronie, znaczy minister, prezydent Szwajcarii stoi sobie na peronie z walizką. Nikt w ogóle nie zwraca na niego uwagi. Nikt. No a przecież u nas by coś takiego było po prostu nie do pomyślenia, żeby prezydent Duda wyszedł i czekał na pociąg, nie wiem, do Gdańska czy gdzieś i żeby nikt po prostu nie zwrócił na to uwagi. I myślę, że warto tutaj też dodać, że ta osoba, która zostaje wybrana na tego reprezentanta, ona co roku się zmienia. Tak. Jest kolejny, jest ich 7 i co rok każdy z nich pełni taką rolę i tyle. No właśnie. Nawiązując tu do tego, co pan powiedział, że Szwajcaria jest taka mała, ale Szwajcaria pomimo tego, że jest mała, to ona dzieli się na wiele rejonów. Każdy z tych rejonów jest jakby odrębnym, można powiedzieć, mini państewkiem, które z kolei składają się na całość Szwajcarii. Czy mógłbyś nam teraz powiedzieć coś na temat właśnie tych poszczególnych kantonów, tych poszczególnych konfederacji? Tak, to jest struktura organizacyjna jest no taka jak niby wszędzie. Mamy gminy, u nas są województwa, oni mają kantony, no i potem mają federacje, a u nas jest Polska. Tam, to powiem tak, gmina to jest gmina. Kanton to już jest samodzielne państwo. Kanton ma swój parlament, ma swój rząd, ma swoje ministerstwa,
podejmuje rozwiązania w zakresie edukacji, w zakresie medycyny, czyli opieki medycznej, społecznej i tak dalej. Sami sobie ustalają swoje własne podatki, tam podatki ustala gmina, ustala kanton, ustala federacja, przy czym każdy w swoim tak jakby na swoim poziomie kompetencji, to znaczy federacja może tylko zbierać pieniądze na sprawy dyplomacji i obronności i koniec, tak? Także to tak, tak to wygląda. Jaka jest ciekawostka w ogóle? Mianowicie, jak ja wylądowałem w Szwajcarii, to był rok 1991, to świeży był takie zdarzenie, że powstał nowy kanton w Szwajcarii, czyli de facto powstało nowe państwo, wydzieliło się. Otóż Szwajcarzy, którzy mieszkali w kantonie Bern, a którzy nie byli protestantami, tylko byli katolikami, stwierdzili, że oni chcą mieć własne państwo, chcą się rządzić po swojemu. No i przez 20 lat pracowali nad tym. Nawet były jakieś mordobicia, ale nie słychać było, żeby były jakieś duże mordobicia, czy ktoś, żeby zginął, tak jak w Katalonii. I cóż, no i doprowadzili, powstał kanton Jura. I tyle mamy. Oni się sami rządzą. Ten kanton ma chyba 130 tysięcy mieszkańców i jest oddzielnym państwem. Wchodzi w skład Federacji Szwajcarskiej. Także to jest ta ciekawostka. Teraz... Ale przepraszam, czy oni to mentalnie podzielili, czy też po prostu terytorialnie również? Terytorialnie również, tak. Że jakaś ta grupa katolicka mieszkała w jednym miejscu, a ta protestancka w innym miejscu i się podzielili? Tak. Z ciekawostek panu powiem tak, że jeżeli przeźroczyste reprezentują kanton Zug na przykład, a ten stół reprezentuje kanton Bern, to ma pan gminy całkowicie otoczone kantonem Bern, które są gminami kantonu Zug. Tak, jeżeli się zobaczy mapę polityczną Szwajcarii, to tego trochę jest, tak? Znaczy tak, żeby może 10, może 20 takich wysepek tam się właśnie przenika, no bo... Tak, gmina mówi, a my chrzanimy, nie chcemy być w Lubelszczyźnie, bo macie złe podejście do edukacji, zły system jakiś tam czegoś tam, to my teraz się przenosimy gdzieś tam. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Tak, ale też dostrzegam ja osobiście ze swojego punktu widzenia pewne przeszkody, bo okej, nie podoba mi się w tym kantonie, w którym obecnie mieszkam. Chcę iść do innego kantonu, bo tam mają lepsze warunki podatkowe, ale to się też wiąże ze zmianą czasami języka urzędowego, ponieważ w Szwajcarii są aż 4 języki, którymi... No to tak, to musisz wyważyć, tak? Znaczy, po pierwsze, możesz się wynieść sama, tak? Czyli po prostu spakować manatki, sprzedać dom, kupić nowy i się przenieść. Ale możesz się dogadać z sąsiadami i się z całą gminą przenieść, tak? Po prostu przepisać się, jak ci tam pasuje, nie? Oczywiście to jest o wiele bardziej skomplikowane. No właśnie, co jest ciekawe w Szwajcarii, że oni sobie poradzili, u nas wszystko jest dobre, żeby społeczeństwo podzielić, nie? A tam społeczeństwo jest podzielone i jakoś się trzyma razem. 4 języki, niemiecki, francuski, włoski, retro-romansz. Ja mieszkałem dokładnie na granicy kantonów francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych. Jako ciekawostkę powiem, że brali mnie za Szwajcara, francuskojęzyczni brali mnie za niemieckojęzycznego, który świetnie mówi po francusku, a Niemieccy brali mnie za francuskojęzycznego, no bo oni tak kiepsko mówili po francusku, że po prostu brali i już, ja byłem Szwajcarem i tyle, nie? Także to nam grało. Jeszcze o jednej zasadzie chciałbym państwu powiedzieć, mianowicie jakie są filary w ogóle systemu szwajcarskiego. Pierwszy to jest zasada subsydiarności, która notabene jest również wpisana do konstytucji czy przepisów Unii Europejskiej, przy czym jest zupełnie inaczej rozumiana. Bo to się mówi, że to jest zasada pomocniczości. W związku z tym w domyśle, że trzeba wszystkim pomagać. A Szwajcarzy rozumieją to w rozumieniu starożytnych Rzymian. Subsidiare, pomoc w ostateczności, czyli wysłanie wojska tam na ten fragment bitwy, gdzie się naprawdę źle dzieje, to tam się pomaga, a tam, gdzie się dobrze dzieje, to się nie pomaga, bo to nie ma sensu, jak na tego. Czyli to jest subsydiarność. Druga zasada to jest federalizm, czyli każdy w miarę możliwości jest autonomiczny, tak? I czy to jest gmina jest autonomiczna, ludzie są autonomiczni, czyli to poszanowanie jednostki jest bardzo, bardzo duże.
Oczywiście, z drugiej strony oni mają przepisy, które sami sobie stworzyli. To nie jest tak, że to ktoś wymyślił z rządu, tylko Szwajcarzy generalnie te przepisy wymyślają sami, które są dla wielu Polaków nie do wytrzymania. Jak można skonfiskować samochód za przekroczenie prędkości? No można. Jeżeli ja powiem tak, jeżeli miałbym pewność, że ten przepis, za tym przepisem głosowało zdecydowana większość Polaków, to ja bym się tego tak jakby no właśnie, stosował. Jeśli mówisz o tej większości, w Szwajcarii bardzo często są organizowane referenda. Tam generalnie w ciągu roku dokonuje się... Tak. Ma to swoje tylko plusy, czy też minusy? Według mnie tylko plusy. Zresztą to widać w poziomie gospodarczym tego kraju, widać w poziomie, znaczy oni są w pierwszej piątce poziomu rozwoju gospodarczego tak. I zadowolenia społecznego, tak? Czyli ludzie są zadowoleni. Nie wiem jak państwo, czy my jako Polska się plasujemy w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej zadowolonych, ale chyba nie, raczej się kłócimy, także... Tak, czy tak. Są jakieś ograniczenia, czy głosować można absolutnie wszystko, każdą kwestię, na przykład takie kontrowersyjne teraz mi przyszło do głowy, jak na przykład kara śmierci? Według mnie wszystko można, tam nawet właśnie przykładem tego jest konstytucja Szwajcarii, która wygląda jak taka połatana, ona ma taka jest niespójna, tam powiedzmy, znaczy ja powiem przykład, dobrze, to nie jest cytat z tej konstytucji, tylko przykład, że zapewnia się godność człowieka, a podatek za mleko powinien wynosić 4,5%. Tak? I to jest zapisane w konstytucji. No bo jest taki instrument, który się nazywa inicjatywa obywatelska, która służy do tego, żeby obywatele tworzyli konstytucję. Trzeba zebrać chyba 300 tysięcy podpisów, tak? Powiedzmy, że chcemy dopisać, że nie wolno jeść żab. No bo chcemy. No. Zawiązujemy grupę społeczną, która ma przeforsować nowy wpis do konstytucji szwajcarskich, nie wolno jeść żab. Albo znajomy robi coś takiego, żeby frank szwajcarski miał pokrycie w złocie. To już jest realna inicjatywa. I teraz my to forsujemy, my to publikujemy, rozpowszechniamy informacje o czymś takim. Oczywiście panu się to nie podoba i pan zawiązuje swoje grupy, które twierdzą, że żaby jeść można, nie? No i nie, żaby nie mają nic do gadania. No i po prostu, jeżeli zdobędziemy 300 tysięcy podpisów, to musi wejść pod referendum. To musi wejść. I dalej, referendum jest bezprogowe i wiążące. Co to znaczy? Bezprogowe. Znaczy, nie wszystkie referenda są bezprogowe, to tam różnie jest, ale generalnie referendum jest bezprogowe. Czyli ile osób przyjdzie, to dobrze. Ile będzie głosowało, to dobrze. Nieważne jest, że ma przyjść 50%. Nie. Jak przyjdą 3 osoby i 2 zagłosują na tak, a 1 na nie, to te 2 przeważą i referendum zostanie rozstrzygnięte na tak. 12 milionów będzie podporządkowane. Nie, 12 milionów uważa, że w tym referendum ono przyjmie, jemu jest wszystko jedno i ono się nie czuje podporządkowane. Według mnie ten typ referendów powoduje, że Szwajcarzy się uczą jako obywatele i chodzą po prostu na te referenda. Chyba, że uważają, że... Proszę? Jest to właśnie takie mobilizujące. Mobilizujące. Chyba, że uważają, że jest im wszystko jedno, czy te żaby jemy, czy nie jemy, to po prostu olewamy. A czy tam przy referendum jest jakaś granica wieku, w której można brać udział? Myślę, że od 18 roku życia, a potem to do... To jest następne pytanie, czy młodzi ludzie, którzy chcieliby... Znaczy... Zaangażowanie polityczne jest tam na poziomie 60-70%, tak? Tyle osób przychodzi na te referenda. Zresztą można sobie, ja nie jestem tutaj ekspertem, bo nie śledzę tego wszystkiego, można sobie wygooglać tam referendum Switzerland i oni mają stronę w 4 językach, w razie czego to tam nawet chyba po polsku coś można znaleźć, ale są kolejne referenda, kolejne pytania referendalne i są takie malutkie filmiki za i przeciw. Tak, i wypowiada się ktoś za, wypowiada się ktoś przeciw i to też wypowiadają, proszę Państwa, te wypowiedzi, jak się ogląda na tych filmikach, to tacy ludzie, jak, ja nie wiem, jakby jakiś inżynier tłumaczył, jak pracuje silnik, tak? Bez zaangażowania emocjonalnego, że jak będzie inaczej, to my wszystkich pozabijamy, że to tak nie może być. Nie, proszę Państwa, wy chcecie obniżyć, żebym ja jako rolnik w ogóle nie stosował nawozów sztucznych. Ale proszę Państwa, przecież mamy już jeden przepis, który mówi, że ja do roku 2040
mam to zrobić. I ja wdrożyłem tą procedurę, że co roku używam tych tam fosfatów czy czegoś tam coraz mniej. I ja oczywiście w roku 40 nie będę już tego w ogóle używał. Teraz to pytanie, chcę to przyspieszyć, ale po co? Dla mnie osobiście byłby to kłopot, bo właśnie wybudowałem nowe budynki, no i musiałbym w tej chwili ponieść jakieś dodatkowe koszty i tak dalej, i tak dalej. No muszę powiedzieć, jak ja wysłuchałem tego rolnika, to on mnie przekonał. Ja bym głosował, nie chciałbym, żeby likwidowano te nawozy sztuczne. Poruszyłeś teraz bardzo ważny temat, dlatego że w Szwajcarii, kiedy dochodzi do referendum, to nim do niego dojdzie, to ludzie mają za zadanie się zaznajomić z tematem, jak najwięcej informacji zebrać na dany temat, by móc w tym referendum rzeczywiście się wypowiedzieć zgodnie ze swoim przekonaniem. U nas niestety, kiedy ma wejść ustawa, często jest to robione szybko na kolanie w nocy, a rano się budzimy z informacją: dzień dobry, to mamy jakiś nowy przepis, prawda? Tak. To jest też taki mechanizm, że jeżeli ja jestem rządzącym i mogę wprowadzić ustawę dzisiaj, no to jaką ustawę wprowadzę? Taką, jaka jest korzystna dla mnie. Tym bardziej, że nie ponoszę jeszcze za to odpowiedzialności żadnej. Natomiast w Szwajcarii te wszystkie ustawy, to wszystko wchodzi bardzo, bardzo wolno. Tam to vacatio legis jest bardzo długie. Co więcej, można to zawetować, to znaczy jeżeli powstanie już jakaś ustawa, która zostanie przegłosowana czy zaproponowana przez rząd i to przejdzie, to ja jako obywatel, nie podoba mi się ta ustawa i koniec, zawiązuję komitet, panu się też nie podoba, panu też nie, okej, skrzykujemy się i występujemy z wetem obywatelskim. Weto to jest po prostu odrzucenie danej ustawy. No i teraz zbieramy 250 tysięcy podpisów, jeżeli zbierzemy, to wchodzi na wokandę, to musi podejść pod referendum federalne, czyli ogólnokrajowe. I znowu wiążące, i nie wiem czy bezprogowe, chyba tak też, znaczy jeszcze wracając, wiążące, że sprawujący władzę muszą się do tego stosować. Nie ma tak, że oni mogą to pomijać. To jest dla nich wiążące. No i teraz proszę zauważyć, że jeżeli ktoś przeprowadzi ustawę, która się nie spodoba narodowi i naród w wecie odrzuci to, to od razu są konsekwencje. Kto to robił, kto brał w tym udział, dlaczego nie uwzględniono mniejszości, tak, podejścia mniejszości i tak dalej. Także tam według mnie słowo konsensus i konsensualizm jest bardzo ważne, że tam to nie jest na chama, że ja wprowadzam, dzisiaj 3 tony ty dostaniesz, a wam zabiorę 600 tysięcy złotych, żeby mu 3 tysiące dać, a resztę schowam sobie do kieszeni, nie? Tam nie ma tak, tam po prostu się zastanawiają. I oczywiście, jeżeli są ludzie, którym należy pomóc i należy ich dofinansować, to oni będą dofinansowani, ale na zasadzie subsydiarności, o ile rzeczywiście tego bardzo potrzebują. Jeżeli to jest dla nich istotne, nie mogą sobie sami poradzić, tak? Tak. Mówiłeś o tym, że Szwajcaria jest jednym z najbogatszych krajów, dobrze się ma. Czy to jest wynik tego, że Szwajcaria słynie z tej neutralności politycznej, że ona się nie angażowała w wojny? Jaka jest tutaj, może nie przyczyna, ale jaki jest ten przepis na ten sukces? Pierwsza, znaczy ja trafiłem w ogóle do fabryki, do pracy w fabryce, fabryka mechaniki precyzyjnej. I wszyscy z Szwajcarzy, których się spotykałem, to zawsze mi mówili, w ogóle jak tylko mówili cześć, nazywam się Hans albo Beat albo coś tam, mówili, a bo my Szwajcarzy to ciężko pracujemy, nie? Oni mają takie przeświadczenie, że rzeczywiście ciężko pracują. Jak mnie mój szef tej fabryki, w której ja pracowałem, obwoził, bo tam pierwsze dni to on mi pokazywał cały rejon, obwoził, to ja byłem trochę zdziwiony, bo mówił, o tu mieszka mój klient, wiesz, on wymyślił pakowanie tych puszek z piwem i on to robi z prędkością naddźwiękową, w związku z tym obniżył koszty produkcji stukrotnie, no i wymyślił taką maszynę, ja mu tam pomogłem, w czymś tam, wiesz, no i zarobił jakieś tam miliony. A tam to Hans, on ma 5 fabryk, wiesz, diamentów, on robi narzędzia diamentowe. No i tak jeździł, pokazywał tych wszystkich ludzi, także trochę dla mnie to było dziwne. Według mnie oni mają takie bardzo rzetelne podejście do pracy, tak? Znaczy ja jako człowiek z komunizmu, który przyjechał, to po prostu byłem w szoku, że pracują. Oczywiście miałem gdzieś tam w umyśle, że pieniądze to się biorą z ciężkiej pracy. No ale powiem tak, teraz są takie filmiki o szwajcarskich biurach, jak to się pracuje, no to włos staje dęba na głowie, że tam już nic nie robią, ruja i poróbstwo, tak? Nie wiem, ile jest w tym prawdy.
czy banki. No były jakieś tam robione statystyki, no to ten cały przemysł finansowy to im przynosi bodajże 15% dochodu, tak? Prawdopodobnie mniej niż przemysł turystyczny, tak? To też trzeba, no bo turystykę mają wysoko rozwiniętą. Także mówię, no trudno powiedzieć. Według mnie oni dosyć mocno pracują i mają, chyba nie da ich się jako narodu i przedstawicieli tego narodu tak łatwo skorumpować jak naszych, tak? Oni się, też przykład taki, że Żydzi się zwrócili do nich o zwrot mienia żydowskiego zagrabionego Żydom przez Niemców, który został zdeponowany w Szwajcarii. Szwajcarzy podeszli do tego w taki sposób, że okej, dobra, policzmy, ile tego było, policzyli i oddali. Tego się okazało, że wcale tak dużo nie było. Także po prostu podeszli do tego mocno tak pragmatycznie. Tak? Taki pragmatyczny naród, bym powiedział. A z tematu gospodarki, otwierać firmę, nie otwierać firmy w Szwajcarii, podobno jest tam tak ładnie, przejrzyście, transparentnie, wszystko można sprawdzić w ogólnodostępnych systemach, że jeśli prowadzisz tam działalność gospodarczą, to nie ma lewizny. Czy rzeczywiście tak jest i czy u nas w Polsce można też coś takiego zastosować? Znaczy, na pewno, znaczy tak, ja dogłębnie przepisów szwajcarskich nie znam prowadzenia firmy tam. Wiem, że otworzenie firmy jest banalnie proste, bo sam otworzyłem. Ja w ogóle w wieku, jak tam pracowałem, miałem 30 lat, to ja w ogóle byłem takim trochę człowiekiem, który nie bardzo wiedział, że są przepisy, że coś tam. Ja myślałem, że firma to jest otworzenie konta i koniec, nie? I tłuczenie szmalu. A ponieważ pracując tam w zakładzie, znaczy w fabryce mechaniki precyzyjnej, pisałem też programy i oni mi chcieli płacić, no to ja postanowiłem, no to będę firmą. Poszedłem do banku i mówię, wie pani, ja chcę być firmą i chciałbym otworzyć konto firmowe. A czy pan ma już statut firmy? Ja mówię, co? Statut? A nie, to ja sobie dorobię później. To jak pan dorobi, to proszę go przynieść. Dobra, otworzyła konto, czy to facet był, i mówi tak. Proszę pana, pan będzie w tej chwili na takim najmniejszym poziomie przedsiębiorczości. My będziemy za pana płacili podatki. Kiedy będziemy to robili? W momencie, kiedy pan będzie wypłacał pieniądze, to my, będzie pan chciał wypłacić 1000 franków, to my 60 franków potrącimy jeszcze dodatkowo i to powędruje jako podatek. Wyobrażacie sobie? Jest jeden warunek. Wszystkie pieniądze mają wpływać na konto, czyli nie być płacone gotówką, tylko mają wpływać na konto. I wtedy się prowadzi taką firmę do 300 tysięcy franków w roku 90. 300 tysięcy franków to na dzisiejsze pieniądze będzie 1 000 000 złotych, tak? Do takiego obrotu ja po prostu jestem, no po prostu robię sobie co chcę, a oni płacą za mnie podatki. Zero księgowości, po prostu nic, tak? Nie wiem. Nie wiem, czy to była prawda, no ale ja tak funkcjonowałem przez 2 miesiące, nie? Konta mi nie zamknęli, bo niedawno, tam byłem jakieś 10 lat temu, to facet sprawdził, mówi, konto jest zamrożone, żeby to, na koncie ma pan tam 74 centy, żeby konto odmrozić, to musi pan zapłacić 120 franków, coś tam jeszcze napisać i tak dalej. Nie, no ale mówię, to nie, to już niech to będzie skasowane. Są też takie głosy, że tam jest naprawdę bardzo skomplikowany system podatkowy, no bo podatki daje gmina, daje kanton i daje federacja. Trudno mi powiedzieć, ale odsyłam państwa do pani Joanny Lampki, która prowadzi blog szwajcarskie Blabli Blue i ona udziela takich tam porad, informacji. Jest rezydentką, działa, omawia Szwajcarię. Janek, a czy u nas w Polsce jesteśmy w stanie wprowadzić taką demokrację bezpośrednią? Ja robię wszystko, co mogę, metodami, jakie uważam za najlepsze, żeby wprowadzić przynajmniej kilka rozwiązań ze Szwajcarii, właśnie weto obywatelskie czy inicjatywę obywatelską, które są poparte potem referendami, znaczy jednym z elementów tych instrumentów politycznych są referenda bezprogowe i wiążące. I uważam, że to by uzdrowiło sytuację polityczną w Polsce, która według mnie jest bardzo niezdrowa. Ustawy, które są pisane pod rządzących właśnie z dnia na dzień, w ciągu nocy, tak, żeby coś tam załatwić. Niemożliwość odwołania polityków, którzy nabroili. Także to, no, wprowadzenie odpowiedzialności to jest bardzo ważne według mnie. Także mówię, a weto i inicjatywa obywatelska po prostu dyscyplinują polityków, tak? Nie ma, nie, no, w pewnym stopniu na pewno. Potem oczywiście całą resztę można by było próbować.
chciałbym Państwa zachęcić. Jest moja rozmowa z ambasadorem Szwajcarii, w której on omawia dokładnie te podstawy, te fundamenty. Między innymi to jest coś takiego, że każdy przepis, który jest głosowany, czy każda ustawa musi być przez tych, którzy ją wysuwają, musi być omówiona, w jaki sposób będzie finansowana. Świetne. I jak to powiedział ambasador, po prostu jeżeli myślisz o jakimś prawie, to musisz myśleć, jak ono będzie finansowane. I koniec. I to jest podstawa. Jeżeli Państwo wygooglają Burri przez 2R, Burri, Kubań, to trafią Państwo na tą wypowiedź, bo Jürg Burri był do niedawna ambasadorem Szwajcarii w Polsce. No, udzielił mi tego wywiadu, także wywiad jest dostępny na kanale YouTube. Ludzie, którzy go oglądają, po prostu byli, no może zachwyceni to duże słowo, ale oczarował ich, tak? Znaczy i zarówno językiem angielskim, bo jest bardzo prosty, sposobem wypowiedzi i treściami, które przekazywał. Między innymi też rozmawialiśmy, bo to był akurat wybuch zaraz, nie wiem, 2 czy 3 dni po wybuchu wojny w Ukrainie, może tydzień. Też żeśmy troszeczkę poruszyli tutaj te tematy. Także mówię, to tak bardzo szybciutko jest takie wprowadzenie do... Okej. Okay. A powiedz mi, to co... Jakie działania musisz teraz podjąć, żeby móc wprowadzać te elementy? Czy my jesteśmy w stanie ci w jakikolwiek sposób pomóc? Jasne, to znaczy, powiem tak, jaka była historia. Otóż ja wróciłem ze Szwajcarii, byłem tam w roku 91 i cały czas chodziła mi po głowie napisanie książki, czym ta Szwajcaria jest, dlaczego ona się odróżnia. No ale nie byłbym przedsiębiorcą, gdybym nie postanowił znaleźć kogoś, kto by mógł zrobić to za mnie lepiej. No i właśnie znalazłem panią Joannę Lampkę, tutaj jest właśnie ta książka pani Joanny Lampki. Z ciekawostek, jak czytamy ją w ten sposób, to ona jest zatytułowana Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? A jak ją przekręcimy w ten sposób, Do you know why you don't know who the president of Switzerland is? Książka jest pół po polsku, pół po angielsku. Czyta się w 20 minut. Świetny prezent dla dzieci, no bo native speaker przetłumaczył na angielski, także jest świetnym angielskim książka napisana. Wprowadza właśnie w system polityczny Szwajcarii, no na przykład to, że rząd nie jest tam wybrany. Tylko rząd powstaje na zasadzie algorytmu. No to szok jest po prostu, tak? Algorytm jest. To nie jest tak, że po wyborach do parlamentu prezes Kaczyński mówi, wiesz, jak on się nazywa, Mateusz, będziesz moim premierem. Nie, tam tak nie może być. Tam oni wyciągają tablicę i liczą. No tak, to te partie zdobyły tyle i tyle głosów. No to teraz z tej partii to może być jedna osoba z tej partii, jedna osoba z tej i jedna z tej, ale nie mogą być, no bo wszyscy mówią po niemiecku. A po niemiecku może mówić tylko 4 osoby, tak? Musi być jeden z tam, 2 z francusko i jeden z jakichś tych parytetów. Musi być, nie wiem czy są parytety kobiet, ale w Radzie Federalnej są kobiety. No i mają tych, także to nie jest takie proste. I to jest tak zwana magiczna formuła, na podstawie której jest wyłaniany rząd Szwajcarii. No i dopiero jak ten algorytm zatrybi, te osoby się tam znajdą, no to dalej jest pewien taki algorytm, który powoduje tak, że oni mają podejmować decyzje głosując. No jest ich 7, nie ma wstrzymania się. No i teraz jest tak, powiedzmy, że głosują aborcję. Nie? No i spotkali się, te 7 osób się spotkało, akurat jesteśmy, tu jest 6, to jeszcze kogoś by trzeba dokoptować. 4 są za aborcją, a 3 przeciwko aborcji. No dobra, no tak jest, przegłosowaliśmy, wychodzimy i przewodniczący Rady mówi, Rada Federalna postanowiła, że aborcja będzie. Na to dziennikarz leci do tego pana, bo wie, że on głosował przeciwko. Proszę pana, co pan sądzi, bo przecież pan jest przeciwny, co pan sądzi na temat tej głupiej decyzji Rady Federalnej? Na co pan ze stoickim spokojem mówi tak. Moje prywatne zdanie nikogo tutaj nie obchodzi i nie ma żadnego znaczenia. Rada Federalna podjęła decyzję, że ma być tak i tak, no to tak ma być. Ojej, to u nas to nie przeszło. Nie przeszło. Myślę, żeby przeszło. To wszystko jest, mi się wydaje, że ich zachowanie wynika z tego systemu, że system ich kształci, że to jest właśnie rozwiązanie systemowe, że politycy się zachowują, ponieważ u nas nie ponoszą odpowiedzialności, ponieważ u nas są wybierani z czczego gadania,
tak? No to robią to, co robią. I tyle. Natomiast gdyby to było tak, że jest zachowane, tak jak w Rzymie, cursus honorum, i to mniej więcej w Szwajcarii też jest, że na wyższy urząd no to trzeba być sprawdzonym. No to nie weźmie się Bolka, który tam no, ministrem finansów nie zostanie. Człowiek, który gdzieś w banku pracował na kasie, nie? Albo był jakimś tam, nie wiem, referentem, który coś... No nie ma takiej opcji. Tu trzeba się wykazać się trzeba kompetencjami. Przejmują taką prawdziwą rolę służebną. Tak, dokładnie. To bardzo dziękuję, dokładnie. To przyjmują... Dokładnie, tu w książce też piszemy, że polityk szwajcarski raczej pełni rolę urzędnika, który ma nam załatwić nasze sprawy, naszego narodu, a nie wieszcza, który wie, jak załatwić wszystkich, tak? W sensie załatwić tak na amen. To może w rozumowaniu to jest rzecz inaczej. To nie jest władza, tylko to jest ktoś, kto reprezentuje mój interes, ponieważ ja nie potrafię tego zrobić. Tak, to jest... Czyli jest przeze mnie wynajęty, ale w tej naszej mentalności to nie występuje. Tak. Znaczy... Poniekąd to występuje, bo mamy do czynienia ze wspólnotami mieszkańców, jeżeli chodzi o budynki, i te wspólnoty wynajmują zarządców. Proszę? Tak, tak. One, no, ja mam taką wspólnotę, wynajmujemy zarządcę i zarządca robi numery. Robi numery, prawdopodobnie rząd szwajcarski robi podobne numery, no bo powiem jaki, ostatni z tego. Jest dyskusja, zebraliśmy się, mamy szwajcarskie referendum w naszej wspólnocie. No i ktoś mówi, że dobrze by było zainstalować wideobramofony, tak? Znaczy wideofony, no... Tak, dobrze by było. No więc sobie tam dyskutujemy i mówimy, no ale to tak do końca nie jest potrzebne, no dobra, to niech zarządca zobaczy, ile mniej więcej to by kosztowało i czy da się zrobić, żeby ci, co będą chcieli mieć to wideo, to żeby tylko dla nich to było. No i zarządca już nam, że uchwalono, że wymieniamy na wideo te fony wszystkie i że będzie to kosztowało 40 tysięcy. No ale już czujność narodu, pani z drugiego piętra, weto, mówi, jak to, co jest, mówi, to nie było głosowane, nie? No i piszemy i oni już to odwołali, tak? Znaczy próbowali przemycić swoje. Proszę? Nietypową wspólnotę. Nietypową, no być może, być raz może. Raz do roku zebranie, na które no, przychodzi 30%, jeżeli U nas jest tak samo, ale moment. Jest tak samo, ale wie pan, jest to jądro tej wspólnoty, tak, znaczy te osoby, którym jakoś tam zależy i oni jakoś tam działają. Ja jestem tam przedstawicielem tej wspólnoty, tam dwóch nas jest. No, to nie jest zarząd. My jesteśmy zarząd mamy wynajęty, ale my tak jakby stanowimy ten interfejs, tak, do rozmów z zarządem. Ale ja poprosiłem panią z piątego piętra, zgodziła się, dołączyła do nas. Potem poprosiłem panią z drugiego piętra, to powiedziała, że poprzednio jej spalono drzwi, bo no, obawia się, ale dołącza, już w tej chwili dołącza, no i tyle, tak? Także myślę, że to, no mówię, pewien system, który pozwala, no to on powoduje, że te... A rzeczywiście 30% osób przychodzi, nie więcej, to się z panem absolutnie zgodzę. Janek, raz do roku, tak. Ostatnie pytanie. Powiedz mi to... co dzieje się u nas w Polsce, w sensie ta taka bierność społeczna, czy to może wynikać z braku edukacji, z tego, że nam nie chce iść się tak trochę w rozwój osobisty, żeby móc mieć swoje zdanie, przede wszystkim je wyrabiać na tematy polityczne, nie tylko polityczne? Myślę, że tak. To znaczy, jak ja byłem w Szwajcarii, rozmawiałem z rodziną, no bo ja mieszkałem u tego właściciela tej fabryki, on mi tam wydzielił strych, powiedział, że jesteś alpinistą, to jak będzie 10 stopni, to sobie poradzisz. Oczywiście miałem śpiwór puchowy, to sobie radziłem. Normalnie przebywałem w ich tam części tej niżej, jadłem z nimi. Nawet kiedy już tam stosunki się ochłodziły, to też tak jakby mnie tolerowali, akceptowali. No i pamiętam też taką rozmowę. On miał dwie córki i ja mówię, no Klaus, to ty zostawisz tą firmę córkom. Słucham? Córki są dorosłe, są wykształcone, one mają swoje życie i one same na siebie zarobią. Ja pomyślałem, kurde, co za egoista, nie? No bo u nas to jest tak, że z pokolenia na pokolenie. Ja powiem tak, że ja jestem ofiarą właśnie tej polskiej mentalności, tak? No bo poustawiałem te swoje dzieci i teraz mówię, co za, że tak powiem, tego. Trzeba uczyć przedsiębiorczości, to jest najważniejsze. Mi się wydaje, że w Szwajcarii najważniejszym elementem jest to, że jest bardzo dużo firm prywatnych. A firma prywatna to nie jest zarobek pieniędzy na etacie. Na etacie, jak pracujemy,
to czy się stoi, czy się chcemy jak najmniej zrobić. Natomiast jak pracujemy prywatnie, to widzimy to przełożenie, że im lepiej zrobię, im więcej zrobię, tym więcej zarobię. Tak? Czyli doszukujemy się, żeby to było doskonałe, żeby to było lepiej zrobione. Powiem tak, no, przychodzili remont, jak robił tam on kład, jakieś okablowanie nowe, siłowe. Przyszło trzech bolków w grudniu i on mi powiedział tak, że oni złożyli mu projekt, że oni w listopadzie następnego roku przyjdą i w półtora dnia to wszystko zrobią. Bez przerywania pracy fabryki. Oni tam byli trzy dni, tam oglądali wszystko i tego. Mówię, tyle, nie? Tu się zgina dziób pingwina, nie? Gdzie tam w Polsce, żeby coś takiego. Przyszli dokładnie tego dnia, zrobili w półtora dnia, wszystko było zrobione, żadnych poprawek i po prostu byłem w szoku, nie? A też zdawało im się, że tam trochę stawali i tak patrzyli, bo ja bardzo często patrzyłem w Szwajcarii, bo u nas w Polsce, jak tam pracownicy przy drogach pracowali, to bardzo często czterech bolków stało tak i przez godzinę tak się patrzyli na siebie, nie? To się raz zdarzyło, że czterech siedziało, 15 minut na coś czekało, a tak to pracują. No. Także myślę, że etatyzm w Polsce powoduje tą bierność, tak? Czyli tak jakby, że ludzie nie chcą z siebie coś za bardzo dać, że oni oczekują, że szef załatwi, że szef da dobrą robotę. No jak ja rekrutuję, zadawałem do niedawna pytanie, jaki jest cel życia kandydatów. Bardzo trudne pytania. Stabilizacja. To tylko w gipsie po złamaniu nogi. No, albo szpilka u motylka. Tak. No ale no właśnie nie ma tego takiego podejścia, tego takiego, że ja to nazywam właśnie takiego dynamicznego podejścia przedsiębiorczego. Okej, jest problem, to ja sobie z nim poradzę. I tyle, tak? No mamy teraz wojnę, no to wszyscy tutaj piszą, że to będziemy mieli zimno w domu i w ogóle zabraknie tego śmego. No zaraz, od czego mamy głowę na karku, tak? No to będzie zimno, no to trochę pocierpimy, no nic się nie stanie, nie? No ale właśnie nie masz wrażenia, że jesteśmy wpędzani w taki strach? Jesteśmy wpędzani, oczywiście, bo z kolei rządzącym nie zależy na tym, żeby mieć mądry naród. W związku z tym oni wolą mieć pracowników etatowych, tak? Bo oni, ci pracownicy etatowi nie myślą. No bo jak mamy pracowników, znaczy mamy naród, który ma dużo przedsiębiorstw prywatnych i one się rozwijają, to szefowie tych firm natychmiast widzą, że ci, którzy rządzą największym przedsiębiorstwem, czyli Polską, nie mają pojęcia o zarządzaniu, fundamentalnego pojęcia o zarządzaniu. Jeżeli ktoś uważa, że ja nie mówię prawdy, to niech przeanalizuje Polski Ład. Ci ludzie, którzy to wprowadzali. Tego się nie da przeanalizować. No, tak, dokładnie. Zero pojęcia o zarządzaniu. Zero pojęcia o matematyce. Zero pojęcia o konsekwencjach. Po prostu to są jedne wielkie... Nie ma konsekwencji. Bo nie ma. Znaczy nie, no. My mamy konsekwencje, a oni na własnym tyłku nie ponieśli konsekwencji. Podejrzewam, że w Szwajcarii po pierwsze, no nic takiego by się tam nie pojawiło, a po drugie, jakby się pojawiło, to ci ludzie po prostu by wyorbitowali. Wyorbitowaliby. 100% społeczeństwa po prostu zawetowało to całe badziewo. Panie Jarku, ale proszę dokończyć, co ten Klaus odpowiedział, komu on tą firmę przepisze. Nie córkom, tylko komu. Nie, no sprzedał, on ją sprzeda i on ją sprzedał, tak, i pieniądze dla niego, a potem to jak będzie spadek, jak on umrze, no to wtedy będzie spadek i w ogóle i tak, tak, ale tak, to w ogóle... Czy to jest takie, to bardzo ciekawe, czy to jest takie popularne, że jest ojciec, zakłada firmy, dorastają dzieci, załóżmy, że jest młodym człowiekiem, się rozwija, i on nie myśli w kategorii takiej, że no może moje dzieci by przejęły moją schedę, czy coś takiego. Powiem panu tak, no u mnie się... Ja myślałem, ale u mnie po tym, jak moje dzieci zareagowały na moją firmę, to ja widzę, że to się nie sprawdza. Oczywiście w kilku przypadkach mam znajomych, dzieci przejęły firmy i mają się bardzo dobrze. I co ciekawe, jest taki wywiad właśnie też na kanale Paferę, on się nazywa Głąb. Imię nie pamiętam, ale Głąb, no to jest charakterystyczne nazwisko takie, tak? I on, jego ojciec kształcił, jego ojciec po prostu wciągnął w biznes i on jako młody chłopak zaczął po prostu być wynagradzany za efekty swojej pracy i ponosić pełną konsekwencję tego, co robi i wyników, tak? Także on o tym opowiada, bardzo fajnie opowiada. Także to jest to właściwe według mnie podejście, tak? A nie takie, że tam, no słuchaj, jak dorośniesz, to ja ci dam, nie? Syn miał mój 8, chyba 10 lat i ja mu mówię, no wiesz, trzeba się uczyć, trzeba być dobrym,
a po co? Przecież ty mi tak to wszystko zostawisz. O! Ja mówię, nie, mówię, nic ci nie zostawię, mówię, ja wszystko sprzedam i przepiję przed śmiercią, mówię, to ty się nie spodziewaj ani złotówki, nie? No i mówię, to też no, to, że ja byłem miękki i uległem, to wynika ze stanowiska mojej żony. Tak, no bo ona naciskała, że jednak dzieciom trzeba pomóc, ułatwić i tak dalej, i tak dalej. No podejrzewam, że Szwajcarzy w o wiele mniejszym stopniu to robią, no bo uważają, że lepiej mieć dziarskich ludzi, którzy potem sobie świetnie radzą w życiu, niż ludzi, którym trzeba ciągle pomagać, dawać, jak nie na start, no to jest taki cykl porażki opisany w książce, tu też Państwu polecam, jak uchronić demokrację przed demokratycznie wybranymi politykami, jest opisany cykl porażki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Nowa Zelandia była na skraju bankructwa wtedy, kiedy myśmy mieli swoje bankructwo. Zresztą oni się porównywali, że oni też mają swoją stocznię gdańską. I tutaj w tej książce jest opisany cykl porażki. Na czym to polega? No na tym mamy Edwarda Gierka i mówi, no widzicie Agnieszko, wy mi tutaj zbudujecie elektrownię Katowice, dobra? Tam hutę Katowice, dobra? Ile potrzebujecie? No tyle, no to macie, nie? No Agnieszka zaczyna budować, no i przychodzi po pół roku, mówi, widzicie towarzyszu, tak, ja tak chciałam, no ale to by mi się jeszcze przydało, nie? No to macie, nie? No i tak to jest, że ona coraz bardziej chce, ten coraz bardziej daje, a efektów nie ma, nie? W momencie, jeżeli Państwa to interesuje, ktoś zna język rosyjski, to są bardzo fajne filmiki na YouTubie, jak to Putin załatwiał właśnie te sprawy, jak ten cykl porażki w Rosji się odbywał. No więc oni wymyślili mega super tramwaj, najlepszy tramwaj na świecie. Nikt takiego tramwaju nie zrobi. Po prostu najlepszy na świecie, ani Japończyk, nikt, po prostu nikt takiego tramwaju nie zrobi. No i roztrąbili to na całą Rosję w mediach. No oczywiście Rosjanie byli podbudowani, robimy najlepszy tramwaj na świecie, nie? A teraz podobno ten tramwaj satelity Google'a tego stoi gdzieś na jakiejś bocznicy i tak dalej. No i pojechali jacyś ludzie, żeby się dowiedzieć, co z tym tramwajem, już miał być najlepszy. Proszę Państwa, to był model, on w ogóle nie jeździł. To kosztował tam miliard dolarów, nie? No bo jakiś był designer, oni to posklejali, to się w ogóle do produkcji nie nadaje, no bo produkcja to trzeba, muszą być elementy, trzeba umieć je wymienić, musi być cała procedura wymiany, napraw, przeglądów i tak dalej. Nie, 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 to taki pic na wodę był, nie? No i roztrąbili. No i teraz też widać z tym ich całym sprzętem, tak, wojskowym, że to jest właśnie ten cykl porażki. Budujemy. Potrzebujesz coraz więcej pieniędzy, mówisz, że masz coraz lepsze efekty. Jak już komin zbudujesz, to mówisz, że to jest najlepszy komin na świecie, tak? A nie ma tej takiej brutalnej weryfikacji rynkowej, tak? Kiedy ty budujesz elektrownię, pan buduje elektrownię i widzimy, że twoja elektrownia daje 15 megawatów, a jego daje 1,5 gigawata, tak? W tych samych pieniądzach. No to powierzamy jemu, z niego robimy ministra energetyki, a nie z ciebie, albo na odwrót, tak? Znaczy, mówię, ta weryfikacja powinna być. Super. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do Janka? Zapraszam. Wspomniał Pan o tym, że te stosunki się uchodziły w pewnym momencie. Co było przyczyną tego? I czy prawdą jest to, że oni są właśnie tacy emocjonalnie dystansowani, chłodni? Są emocjonalnie zdystansowani, aczkolwiek mi się z Fritzem bardzo fajnie rozmawia. W ogóle jak mnie tam przedstawiał, to był Hans Fritz, ja mówię, kurde, J23, gdzie ja trafiłem tutaj, stawka większa niż życie, tak? Natomiast potem się okazało, że Fritz był bardzo fajny taki, on tam troszeczkę po francusku mówił, przychodził, gadaliśmy, on tam piłkę trenował i fajnie było. Stosunki się ochodziły w momencie, ja popełniłem tam parę błędów, no, młody byłem i wykorzystałem kilka kuponów, które przyszły na pocztę jakichś zniżkowych do sklepu, zamiast jemu oddać, no, to jego były kupony, nie moje, nie? No więc jeden taki wykorzystałem, machnął ręką. Ale potem mieliśmy dyskusję światopoglądową na temat II wojny światowej i on powiedział coś takiego, że Polacy byli albo byli głupi, albo że zrobili błąd, nie pamiętam. Że się bronili przed Hitlerem. Na co ja mu powiedziałem, słuchaj Klaus, mówię, jak ty byś wjechał w czołgu do Polski, to byś się zdziwił, bo ja bym do ciebie strzelał. I od tego momentu on przestał ze mną rozmawiać w ogóle już. No. Bo de facto on nie był Szwajcarem, tylko był Niemcem.
ale bardzo blisko tam granicy, także to nie takim Prusakiem, on po prostu wyszedł za Szwajcarkę, bo po wojnie mieli bardzo, bardzo ciężko. On był urodzony w 1947 roku, on jeszcze pamiętał wielką biedę w Niemczech. No i dla niego takim sukcesem to było właśnie ożenienie się ze Szwajcarką i przeniesienie się tam. No ale mówię, ja go bardzo cenię, bo od zera do milionera, on nie skończył wyższych studiów, natomiast zbudował dosyć dużą firmę, zatrudniał 15 osób, inwestował milion dolarów rocznie, inwestował w maszyny, kupował najnowsze, taki porządny gość był, nie? Taki, ale swoje wady jak każdy ma. Także to... Ta firma, w której pracował, tej mechaniki precyzyjnej, czy to było ABB może? Nie. To była Gebrüder Schwarzwälder Jens, która w tej chwili, jeżeli pan wygoogla Precision Mechanik Jens, to pan Trackbone to sprzedał, tam jakieś włosko brzmiąco nazwisko to kupiło, tak? Jakiś Włoch, czyli ktoś to przejął i tyle. Ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytanie? To jaką mapę drogową proponowałby pan dla Polski, jeśli chodzi o wprowadzanie elementów systemu politycznego szwajcarskiego? No bo mamy kontekst kulturowy, jednak bardzo inny, sam pan na to zwrócił uwagę, niż Szwajcarzy. Tak, ale właśnie, bo ja zgubiłem ten wątek, jakoś on się wytłumił. Otóż ja poprosiłem panią Lampkę, żeby napisała tą książkę i powiem tak, że ta książka, czy wiesz dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii, stała się takim jądrem kondensacji. Potem nawiązałem kontakt z profesorem Mirosławem Matyją, który mieszka w Szwajcarii i napisał książkę o dysfunkcjonalności systemu szwajcarskiego. No tak, ja do niego dzwonię, mówię, panie, mówię, co pan pisze? Jeden z najlepszych systemów. Nie, on jest z gruntu zły, bo jest wolny i w ogóle i tak dalej. A ja mówię, zaraz, ale jeżeli u nas ktoś podejmuje błyskawiczną decyzję, która kosztuje miliardy złotych, czy naprawdę to jest dobre rozwiązanie, czy nie lepiej przedyskutować przez 2 lata i tej decyzji na przykład nie podjąć? I muszę powiedzieć, że go przekonałem, zaczął pisać, on jest w tej chwili orędownikiem w ogóle demokracji szwajcarskiej, otworzył jakąś katedrę w Mumbai o demokracji szwajcarskiej, trochę jest rozgoryczony, że Hindusi chcą go słuchać, a Polacy nie, ale przyjeżdża do Polski, współtworzy ruch e-parlamentu. W ogóle właśnie, to tak jakby... No może się pochwalę, ale mogę też być uznany za chwalipięte. No może coś, może być i trochę schwalipięte, a może i żeby nie było fałszywej skromności. Po wydaniu tej książki powstała następna, czyli Szwajcarska demokracja szansą dla Polski. Powstał ruch WIR, czyli Veto Inicjatywa Referendum. Powstał e-parlament Janusza Zagórskiego. Oni to są takie jakieś stowarzyszenie takich trochę starszych osób, które tam harmonię kosmosu i przy okazji demokrację bezpośrednią. To może być śmieszne, ale może to będzie jakiś zalążek. Taki ten e-parlament całkiem według mnie się chyba sensownie rozwija. Też jest kilka innych inicjatyw, które powstała antypartia, która w ogóle ma u siebie zapisane w programie wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej. Także trochę się dzieje. Kukiz, rozmawiałem z Kukizem, rozmawiałem z jego takim przyjacielem parlamentarnym, panem Sachajko, posłem Sachajko. No i oni zawiązali potem ten klub właśnie demokracji bezpośredniej. Także coś się dzieje. Ja cały czas w tej chwili działam na kierunku informacyjnym. No chociażby takie spotkania jak z państwem. Chociażby też dostałem, wstępne takie są rozmowy, czy nie zechciałbym zostać rzecznikiem partii, antypartii albo ruchu tego związanego właśnie z tym e-parlamentem, który jeszcze jest wspierany przez partię emerytów, ponieważ ja jestem bardzo blisko do bycia emerytem, ale tylko w sensie przepisów ustawy, bo tak czuję się młodo, no to kto wie, bardzo chętnie bym się podjął tej funkcji. To oczywiście wszystko jest społeczne, na tym się w ogóle nie zarabia, ale uważam, że warto, taka misja, że tak powiem, społeczna, otwieranie umysłów. W tej chwili też robię taki cykl rozmówek od zera do obywatela. To jest tytuł zaproponowany przez mojego rozmówcę, z którym rozmawiam, takiego 19-latka, Przemka Wójcickiego. Właśnie chcemy tą wiedzę przekazywać młodzieży, tak? No bo my to tam zaraz sobie tam poumieramy, ale oni mają, będą w tym żyli, tak? No to warto by było, żeby po prostu jakoś w tej Polsce wyglądało, żeby coś było lepiej. Lekarz.
Strajka pan wskazał jako drugi po Szwajcarii, przecież najbliższy, najpodobniejszy, czy taki, który się zbliża, powiedzmy, do tego modelu. Ciekawe pytanie, na które panu nie odpowiem. No dobra, no ale no to co by, jeśli już, to gdzie by to szukać? Wie pan co, znaczy tak, ja w Szwajcarii mieszkałem 1,5 roku. Francję znam dosyć dobrze, bo tam w sumie też mieszkałem trochę i no w Związku Radzieckim mieszkałem 4-5 lat w zasadzie, ale trudno mi powiedzieć, no, nie odpowiem panu na to pytanie, nie odpowiem. Znaczy, w tej chwili, przynajmniej w tej chwili nawet nic, no przelatuję te kraje, w których byłem i... Proszę? Estonia. Estonia. Całkiem możliwe. No, nie byłem w Estonii, nie wiem. Mamy jedną książkę wydaną, Jak zostać tygrysem Europy, ze wstępem Matta Lara, który bardzo lubi Polskę, także polecam tą książkę też. To jest w ogóle cała seria Biblioteka Rządzących i Rządzonych, czyli co rządzący powinni wiedzieć, żeby się nie błaźnić, no i z kolei co my powinniśmy wiedzieć o rządzących, jak oni nas, że tak powiem, dymają, tak? Jakie metody niecne stosują, także cała ta seria jest o socjalizmie, zapadnia, kulisy polskiej demokracji, obywatel wobec systemu, no i tutaj tak, jak uchronić demokrację, tych książek jest 15, także polecam, są krótkie, Tygrys, jak zostać tygrysem Europy i czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii, są napisane dwujęzycznie, także się fajnie nadają na prezent dla właśnie młodych ludzi, bo mogą sobie podszlifować język trochę. Jak nie wiedzą, przeskaczą. To jest proste pytanie, to gdzie te książki można... W internecie, no, tak, po prostu. Pafere. Tak, ksiaski.pafere.org i tam się wchodzi, tam wszystko wiadomo, zresztą one są dostępne w większości tych bonito.pl, najprostsze, bonito.pl i masę różnych księgarni internetowych, tak, bo to nam się udało opanować, to sprzedajemy i fajnie to idzie. Tu odpowiadając na pana pytanie, pewnie warto w statystyki takie zajrzeć, gdzie najlepiej się żyje, w których krajach, typu Dania, Norwegia. Tak, typu Singapur to... gdzie się najlepiej żyje, co by trzeba było uwzględnić, bo ja zadałem pytanie, co jest najbliższe Szwajcarii, no ale pod jakim kątem, bo pan mówi, gdzie się najlepiej żyje, to znaczy co, gdzie ludzie mają najwięcej pieniędzy i... W tych statystykach często są właśnie kryteria. No tutaj może szejk jakiś arabski powiedział, jak go zapytali tam o przyczyny bogactwa emiratu jakiegoś tam, nie wiem którego, ten, który zbudował ten emirat, powiedział tak: nasi rodzice jeździli na wielbłądach i nasze wnuki też będą jeździły na wielbłądach, nie? No bo sprzedajemy ropę, jak ropa się skończy, to w zasadzie wszystko się skończy. Tu takie powiedzenie Sun Tzu, ja może je przekręcę, ale jeżeli nie chcesz być napadnięty, to musisz się umieć świetnie obronić, tak? Czyli musisz być do tego przygotowany. Wydaje mi się, że ta filozofia jest bardzo ważna, żeby właśnie być takim, nie? Terminatorem, nie dam się i już. I wydaje mi się, że Szwajcarzy, no tak patrzyłem na to wychowanie tych dzieci, no bo mniej więcej trochę tam widziałem, jak na czym program polega, to mi się wydaje, że oni właśnie kształcą takich ludzi, przedsiębiorców, którzy mają rozwiązywać problemy. Chciałbym trochę jeszcze pociągnąć ten wątek, bo jak pan mówił o zbliżaniu się do Szwajcarii, jakimś tam modelu polityczno-gospodarczym, tutaj padło pytanie o jakąś tam mapę, no to ja właśnie pytam o to, czy jest ktoś, kogo możemy naśladować, albo ktoś, kto jakby widzimy, że no oni nawet całkiem się do tego zbliżają. No, znaczy, wie pan, system szwajcarski jest unikalny. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że na to pytanie trudno odpowiedzieć, które kraj, no ale jednak, skoro już stawiamy sobie tego typu cele, żeby do tej Szwajcarii, powiedzmy, się właśnie jakoś upodabniać, no to właściwie to tylko my jedni postawiliśmy sobie taki cel. Nie, ja jak byłem na zebraniach... Które są jakby gdzieś, powiedzmy, na jakiejś tam skali bliżej... Przynajmniej częściowo udany przeszczep. To nie wiem, czy coś takiego było. Byłem, natomiast powiem tak, jak był ten ruch żółtych kamizelek kilka lat temu we Francji, ja pojechałem, byłem we Francji, uczestniczyłem w takim zebraniu. Ono w ogóle przypominało polskie zebrania, to po prostu jak żywcem, ja się tam czułem jak u siebie, te same argumenty, to też niektórzy ludzie
wyciągali argument, a zróbmy jak Szwajcarzy, tak? Przy czym ja byłem o wiele dalej w rozumieniu tego systemu niż oni, bo oni tylko wiedzieli, że Szwajcarzy mają trochę lepiej, tak? To jest unikalny system, on zupełnie powstał zupełnie inaczej niż systemy w naszych krajach, bo tu samiec alfa zawsze zwyciężał i trzymał za mordę całą resztę. A tam trzy samce alfa się spotkały i powiedziały tak, jak się nie zjednoczymy, to nam spuszczą łomot. To co zrobimy? Okej, zostaniemy samcami alfa na swoim terytorium, ale jeżeli któreś z terytoriów będzie napadnięte, to wtedy we trójkę będziemy się bronić. Tak? I to spowodowało, że właśnie kantony są tak samodzielne. No bo to były te samce alfa, które się zjednoczyły. A u nas było tak, że jak jeden samiec alfa, no to dostawał po łbie, znaczy ścinało mu się łeb i drugi samiec alfa, tak, ten, mówię, zupełnie inne podejście do tworzenia systemu politycznego. I się tego nie da przeszczepić, to po prostu jest inna kultura. Wydaje mi, znaczy, wie pan, no, okej, no dobra, no pan ma takie zdanie, a ja uważam tak. W jakimś celu pan to mówi. W takim celu, bo uważam, że nasz system społeczno-polityczny jest wadliwy, tak, i dlatego uważam, że warto wprowadzić elementy, nie przeszczepić, tylko wyciągnąć pewne elementy i próbować implementować tutaj. I na przykład implement odpowiedzialności polityka. Czy pan uważa, że polityk powinien być odpowiedzialny, czy nie? Oczywiście, że tak. No to jak to zrobić? No niech mi pan powie, jak to zrobić. No bo tego nie ma. I teraz cokolwiek pan by nie powiedział, to ja mogę to zawetować i powiedzieć, nie, proszę pana, nie da się. No więc ja mówię, ja nie wiem, czy się da. Powiem dalej, wniosek z mojego życia przedsiębiorcy. Proszę państwa, bycie przedsiębiorcą to jest pikuś w porównaniu do byciem politykiem. Jak się buduje firmę, to wiadomo, trzeba zrobić dobrze, trzeba zrobić innowacyjnie, sprzedać to. Jak się ma zadowolonych klientów, to się jedzie dalej. Żeby mieć zadowolonych klientów, pytamy się, co oni chcą mieć, co im zrobić, żeby byli dalej zadowoleni. I w ten sposób się buduje firmę. Ja już nie jestem prezesem swojej firmy, ale firma trwa dalej i sobie działa. Tak? Natomiast w polityce, już kończymy, tak, ostatnie. Natomiast w polityce nie wiadomo, kto kiedy podłoży nogę, albo przywali obuchem w łeb, albo wbije siekierę w plecy. Także tak to funkcjonuje. Bardzo państwu dziękuję za przybycie, uwagę. Cieszę się, że było sporo osób młodych, a nie starych, bo to no, do was należy przyszłość, tak, tego kraju. Dziękuję.